deep is your love? Choroba Casanova. Zwana inaczej dekompresyjną, wywołana jest zbyt dużą różnicą ciśnień. W ten sposób najczęściej ginęli budowniczy mostów, ponieważ nurkowie nieświadomi konsekwencji za szybko wynurzali się z wody. Rozpuszczony we krwi i tkance tłuszczowej azot tworzył bowiem pęcherzyki, tak jak dzieje się to po tworzeniu napoju gazowanego. Spowodowane gazem zatory w naczyniach krwionośnych wywoływały przeszywający ból we wszystkich stawach i mięśniach. I tak trwało to aż do utraty świadomości. Gorszą od niespodziewanej jest oczywiście śmierć, której wyczekujemy i jesteśmy jej w pełni świadomi. Tą śmiercią zginęła jedna z ofiar Icemana, płatnego zabójcy o polskich korzeniach, a nazywał się Ryszard Kukliński. Aby dostać premię od swojego zleceniodawcy, nagrywał zadawane ofiarom tortury. Nieszczęśnik, który tego dnia wpadł w jego ręce, został zaciągnięty do kanału, gdzie był związany, po czym oprawca urwał mu genitalia, a szczurom pozwolił zwieńczyć dzieła. Mężczyzna zjadany od środka konał kilka dni. Dekapitacja. Ścięcie głowy kojarzone jest z szybką i bezbolesną śmiercią. Ochrzczono ją nawet mianem humanitarnej. Silne uderzenie w kark skutkuje natychmiastową utratą świadomości. Gwałtowny krwotok pozbawia mózg krwi, niezbędnej do jego funkcjonowania. Zgilotynowany nie cierpi, a jego śmierć jest tak szybka jak cios, który ją zadaje. Tak w 1795 roku opisywał ten sposób francuski lekarz Pierre Jean Canabis. Jednak przeprowadzone na początku roku 2011 badania holenderskiego neurologa Antona Kunena postawiły tę kwestię pod znakiem zapytania. Holendrzy chcieli sprawdzić, jak długo szczury czują ból po ścięciu głowy. Znieczuleniu poddano tylko te niektóre, jednak w obu przypadkach urządzenie wykazywało aktywność aż do 17 sekundy po dekapitacji. Dopiero po minucie w mózgach pojawiała się silna i wolna fala elektryczna, którą naukowcy uznali za dowód na ostateczną utratę napięcia membranowego, co miałoby dopiero oznaczać śmierć. Neurolog Michel Van Putten posuwa się o krok dalej, twierdząc, że nawet po dłuższym czasie, podając odciętej głowie glukozę i tlen, można przywrócić jej świadomość. Śmierć wskutek spalenia to niewątpliwa męka. Płomienie wywołują silny ból, stymulując nocyceptory, czułe na ból nerwy w skórze. Jednak nie tylko płomienie wywołują taki ból, bo na takiej samej zasadzie działają fale mikrofalówki. W 2008 roku 29-letnia matka z Kalifornii włożyła własne dziecko do mikrofalówki. Malec nie miał poparzeń skóry, ponieważ był w niej krótko. Najbardziej jednak przeraża fakt, że skonał wskutek poparzeń organów wewnętrznych. Trudno sobie wyobrazić, jak potwornie jest umierać w upale. Jeśli byłeś kiedyś w saunie, to z pewnością uda ci się wczuć w sytuację ofiary, którą była 3-letnia, zostawiona w zamkniętym samochodzie dziewczynka. Eksperci szacują, że temperatura wewnątrz nagrzanego pojazdu mogła wynosić nawet do 70 stopni Celsjusza. Przedstawiłem ci 5 sposobów na śmierć. Koniecznie napisz w komentarzu, którą w ostateczności chciałbyś umrzeć ty.